Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. Kolejny film z serii jak kupuję stare rowery, remontuję i sprzedaję z zyskiem pewnym. Tym razem rowerek, który kupiłem w komplecie. W sumie kupiłem 3 rowery i 3 hulajnogi za 50 zeta. Wstępnie ten rowerek sprzedająca wyceniła na 15 zeta, ale kupiłem go w komplecie. Powiem wam, że stan jego jest tragiczny. Wygląda, jakby był wyciągnięty gdzieś z jakiejś wioski ze stawu. Dlaczego? No bo ma po prostu dużo rdzy, więc rowerek musiał bardzo długo stać gdzieś na zewnątrz, na dworze. Może nawet zimą gdzieś tam stał. No bo wygląda fatalnie. Postaram się przywrócić do takiego stanu, żeby jeszcze mniej więcej wyglądał lepiej niż w tej chwili. Już wam pokazuję z bliska. Zobaczcie tak. Tutaj ma taki fajny bagażnik. Na stałe połączony z ramą, czyli można powiedzieć, to jest ramobagażnik, zobaczcie. Tutaj ślady korozji, błotnik. Błotnik z tyłu tak samo, tutaj ślady korozji. Tu pałąk, który trzyma błotnik, też cały w rdzy. Łańcuch tam też ma rdzę, ale to wiadomo, to jest do oczyszczenia, do posmarowania, więc to nie jest żaden problem. Ale najbardziej mnie martwi ta korozja, ta rdza na ramię tutaj wszędzie. Więc no, postaram się go przewrócić do jakiego takiego wyglądu, ale niestety tą rdzę tutaj na ramię niestety będę musiał zostawić, ewentualnie zeszlifować, ale nie mam takiej nawet farby pod ten kolor, więc zostawię go tak jak jest, tylko usunę rdzę tutaj, gdzie się to po prostu da. Tak samo kierownica, tutaj to wszystko postaram się, tutaj błotnik jest luźny, tu trzeba śrubę z nakrętką. Jeżeli chodzi o przednią piastę i szprychy, wszędzie rdza. Jedyne co mi przychodzi na myśl, to po prostu wezmę, oszlifuję tą grubą rdzę i pomaluję na czarno. Szprychy, tak samo tutaj piastę całą, pomaluję na czarno, żeby to tak się nie rzucało w oczy, ta rdza. Kierownica, ci wam powiem, że to jest jakiś taki, nie wiem, biały ocynk, tak to nazwijmy. Tutaj jest rdza, to się odkręci, to się tutaj wszystko wyszlifuje. No tutaj też już troszeczkę kierownicę rdza bierze. Przedni hamulec też nie działa, trzeba go zrobić. Tutaj jest rdza, to też trzeba to zeszlifować. Przedni odblask, który był, już go też nie ma, jest złamany. Z drugiej strony pedały się tak słabo kręcą, kręcą się, ale trzeba będzie je nasmarować. Tutaj też korozja, no to jest wszystko do przemalowania. Myślę, że da się go jeszcze zrobić na takim poziomie, żeby dało go się sprzedać tam. Za ile go się sprzeda? Trudno powiedzieć. Maksymalna cena, myślę, około 100 zł. Fajnie by było za tyle sprzedać, ale czy to się uda? Nie wiem. Zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Na razie tylko wam tak pokazałem. Jeżeli chodzi o opony, powiem wam, że oponki są jeszcze ok. No są tutaj w połowie, można powiedzieć, zużyte. To jest taki niski bieżnik, ale jeszcze oponki są dobre. Takie szerokie oponki, to są koła oczywiście 16. Tutaj jest napisane 16 na 2,12. 2,12 to jest szerokość opony. Jeżeli chodzi o nazwę, tak jak widzicie, Folta, taki typowo dziewczęcy rowerek, tak to nazwijmy, w takim malowaniu motylki, kolor też taki różowy, jak był nowy, to był pełnoładny. Jeżeli chodzi o siodełko, wygląda na takie miękkie, ale niestety jest twarde, ale jakieś tutaj serduszka, też takie malowanie typowo dla dziewczynki. No dobra, koniec gadania, zabieram się za oszlifowanie, więc najpierw zeszlifuję wszędzie te naloty rdzy, tak jak to się da. Następnie przemaluję tam, gdzie da się to przemalować, czyli tu na tych pałąkach, tą piastę, to wszystko. No dobra, zabieram się do roboty, szkoda czasu, cisnę. Najpierw oszlifuję tutaj korby. Korby są do przemalowania, więc tylko oszlifuję wstępnie tą rdzę i to wszystko będzie, jak to się mówi,
tą luźną rdzę trzeba przemalować. Są festbrzery, więc tutaj nie wyszlifuję tak, żeby nie było całkowicie. Kupę szlifowania. Powiem wam tak, pomaluję na tą rdzę farbą okrętową, czarną. Ona to jest bardzo dobra farba z podkładem i w ogóle, więc najlepiej się nada, żeby po prostu za jakiś czas ta rdza nie wyszła. O, tu wam powiem, że tylko była to taki nalot. Elegancko schodzi. Z tego nie będę malował, tylko wyczyszczę. Z piasty też elegancko schodzi. Więc to tylko taka rdza była na wierzchu, powierzchowna. Z kierownicy też elegancko schodzi ta rdza. Nie ma tragedii, to tylko tak tragicznie wyglądało. Najwyższy czas odtłuścić te powierzchnie, które będę malował. Robię to acetonem. Aceton jest o tyle dobry, że potrafi nawet usuwać rdzę. Zobaczcie. Całkiem inaczej to wygląda, jak się przemyje acetonem. Te wszystkie powierzchnie, które chcę przemalować, to to zaczynam pomalowanie tych porzewiałych elementów tutaj na korbach. No, to co trzeba, to pomaluję. Oczywiście ramę zostawiam tak jak jest, bo nie mam takiego koloru. Tu mam taką farbę tak zwaną okrętową. To jest farba grudująca i ją można nakładać bezpośrednio na rdzę. Bardzo fajna farba. To jest tak zwany podkład antykorozyjny. Spirytusowy, 95% jakiś tam spirytus techniczny czy coś takiego, już dokładnie nie pamiętam. Bardzo szybko schnie, można nakładać nawet w temperaturach minusowych, więc no bajka. Przed malowaniem oczywiście każdą farbę trzeba porządnie wymieszać, obojętnie co to jest za farba. To już mam wymieszaną. Dobrze. I zaczynamy. Wiadomo, jakieś tam rękawiczki ochronne, ale akurat nie mam nic przygotowane, więc jadę tak jak widać. Wiadomo, najlepiej jakimś sprayem prysnąć, ale z tego względu, że chcę wykorzystać tą farbę, bo jest bardzo dobra właśnie na taką grubą rdzę. Malowanie szprych nie jest wcale fajne. No ale trzeba tak zrobić.
No dobra, gotowe. To co chciałem przy tym rowerku wypicować, to wypicowałem. Podmalowałem te szprychy, podmalowałem tutaj te piasty. No, wygląda o niebo lepiej, ale ogólnie z tych prac nie jestem zadowolony. No bo niestety, rama wygląda dalej fatalnie. Dalej ta rdza na tej ramie jest. Może z daleka tak to nie widać, ale z bliska to wygląda jak wygląda. Ale jak to Franek z autokomisu by powiedział, jedzie, skręca, hamuje. Podpompowałem oczywiście oponki i powiem wam, że ta opona jak dla dziecka to jest może za szeroka, bo dziecko na takich oponach na asfalcie będzie się męczyło. Może gdzieś w jakiś tam piach, jakąś drogę polną to ok, ale na asfalt to taki dzieciak będzie się męczył, więc jeżeli chodzi o opony do dziecinnego rowerka, jak najwęższe jakie są dostępne. No można, wiadomo, zawsze sobie przemalować ramę, ale koszt przemalowania ramy przewyższa w ogóle wartość tego rowerka, takie jest moje zdanie. Więc no, jest w takim stanie jak jest, więc jeżeli macie jakieś rowerki dla swoich dzieci i chcecie, żeby jak najdłużej ładnie wyglądały, to nie warto ich zostawiać na zewnątrz, szczególnie jak deszcz pada, tylko po prostu schować je, bo tak właśnie wygląda rower, który po prostu przez kilkanaście miesięcy, może przez rok, może przez dwa, stał gdzieś na zewnątrz, w wilgoci. Mimo wszystko, jeśli rowerek wam się spodobał, to łapka w górę. Będę wiedział, że było warto go pokazać. Co nieco tu przy nim porobić. No, to co mogłem, tu pomalowałem, już wygląda to o niebo lepiej, jeżeli chodzi o korby. To wszystko, co chciałem wam pokazać, jeżeli chodzi o ten dziewczęcy rowerek i te prace, które tutaj skromne przy nim wykonałem. Efekt końcowy jest jaki jest, mógłby być lepszy, ale powiem wam szczerze, nie mam czasu już się bawić przy nim i tu go picować, bo mam kolejne tam rowery do naprawy, więc szkoda mi czasu na niego. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, które otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach, które niebawem się pojawią. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia, cześć.